Niedziela 21 maja, rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych, tu oczywiście od indeksu WIG20, który w tym tygodniu dokonał wreszcie wybicia zarówno styczniowego szczytu, jak i tutaj wyszedł górą z tej konsolidacji 3-tygodniowej, która nas ostatnio męczyła. Dynamiczne wybicie świadczące o tym, że realizujemy ten cel, taki ten, nazwijmy, zakładany już od jakiegoś czasu, czyli te okolice 2050-2080. Tutaj widzimy 2100 z groszami. No, w każdym razie w tutaj okolice tej różowej strefy powinniśmy iść do góry. Co można powiedzieć więcej? No, patrząc tutaj od strony falowej, jak gdyby, no to tak wygląda, jakbyśmy byli tutaj w jakiejś fali piątej tego impulsu. No i tym samym no, ta piąta fala jakoś dużo wyżej raczej tutaj nie powinna zajść, ale tak jak tutaj dokładnie to widać, jesteśmy w takiej tendencji tutaj wzrostowej i myślę, że no, trzeba zakładać tutaj nawet ten przedział dojścia indeksu, który tutaj się nam kumuluje, czyli te 2000 powiedzmy 50, co rozpoczyna 61,8% zniesienia całego spadku, do 2000 jakieś tam niepełne 2200, 2160, 2150, 2160, gdzieś w tej rejony. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny indeksu WIG20, no to tutaj po pierwsze, jeżeli chodzi o tę, nazwijmy, falowość, no to układa nam się tu w całość, że mamy pierwszą, mamy drugą, mamy trzecią, mamy czwartą, jesteśmy w piątej. Tutaj mówiliśmy, że już jakiś czas temu, że jeżeli to, co powinno nastąpić tutaj po tej konsolidacji, bicie górą i miało miejsce, no to należałoby uznać, że tutaj mamy tak zwane przeze mnie nazywane schodki, które tworzą falę pierwszą, a więc jesteśmy w fali trzeciej tego swingu tutaj od wykreślonego overbalansu czerwonego. No a to oznacza, że tak jak mówię, no tutaj w te rejony wyższe powinniśmy dalej jeszcze kontynuować te wzrosty i co najmniej tutaj do tej strefy 2050-2080. Na co można zwrócić uwagę w dłuższym nieco terminie jeszcze tutaj, to dokładnie dlatego nie omawiałem na tygodniowym, a dokładniej to widać na wykresie dziennym. A mianowicie, jak w dłuższym terminie patrząc, to zobaczmy, poprowadzając linię trendu po szczytach, mamy na ten moment, powiedzmy, przedział 2200-2150. Kanał, w którym można by było wyrysować, czyli tutaj równoległa do tych dwóch dołków, przeprowadzona przez szczyt, też się w tych okolicach zbiera. Tutaj mamy również strefę, silną strefę oporu, te 2180, a więc to są rejony, do których jak najbardziej rynek mógłby w dłuższym terminie iść. Pytanie tylko właśnie, czy go stać na to, żeby pójść jednym sumptem, no to z jednej strony to wygląda to dość wysoko, z drugiej strony patrząc procentowo jest to jakieś 10%, w jakimś szale czy zesję po 3% i może być załatwione, ale no Tak to wygląda w tym dłuższym terminie, że tutaj ten rejon jest jak najbardziej realny. A to zagrożenie dojścia do tego rejonu, jak gdyby w cudzysłowie powiem, w najbliższym czasie, jest to, że mamy tutaj jak gdyby wyrysowaną już prawie całą piątkę od tego minimum na te około 1650. Jeśli chodzi o indeks WIG szerokiego rynku, no tutaj mieliśmy już wcześniej wybicie tego styczniowego szczytu, no i rynek podąża nam, na razie zakładamy, no to pierwsze, które zakładaliśmy, czyli że podąża w kierunku tutaj tej strefy oporu, natomiast oczywiście cały czas musimy mieć w głowie, że to, co tutaj było spadkiem, ma charakter trójki i teraz wybiliśmy linię trendu, więc jak najbardziej, nazwijmy w jakimś tam długim terminie, cel w postaci szczytu jest otwarty, ale no tak jak mówię, tutaj jest dość silna strefa oporu i tutaj no najprawdopodobniej może być jakiś problem, gdyby się ją udało faktycznie przebić dynamicznym ruchem, no to wówczas mielibyśmy tutaj odsłoniętą co najmniej tutaj do rejonów 73 tysiące. Patrząc na wykres dzienny, no to tutaj
Też można powiedzieć pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta i teraz jesteśmy w piątej. W tej piątej mamy pierwszą, drugą, jesteśmy w trzeciej, a więc tutaj jak najbardziej możemy się poruszać dalej i jak widzimy w tym momencie wydaje nam się bardziej realne dojście pod tutaj rejon 70 tysięcy punktów. To znaczy, że no, oczywiście tu mamy silną, bardzo silną strefę na 66 tysięcy i mimo, że mamy długą świecę, ładnie to wygląda, to może się okazać, że to było, no nazwijmy z tej dynamiki, coś, co jest już wszystkim, i tutaj zacznie się jakaś znowu po tej dynamicznej sesji, więcej jakaś kotłowaninka, i zakończy się ten ruch w rejonach 66 tysięcy, ale w każdym razie dalszy wzrost jak najbardziej jest tym podstawowym scenariuszem, który powinniśmy zakładać. Kolejna spółka, indeks MWIG. No tu na MWIG-u po tej białej świecy, teraz przetrzymanie. No, widać, że no, też wydaje się, że cały czas realizujemy ten już od dawna wskazany plan, czyli pójście w okolice 5000 punktów, i tutaj za wiele się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj widzimy, że jest jeszcze to pewne zagrożenie, że mamy do czynienia z jakimś układem takiego ala klina kanału, gdzie mogło tu wystąpić fala piąta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ale wydaje się, że no w tej chwili tutaj mamy tą konsolidację, no i czekamy. No dynamiczne wybicie, to będzie wybicie również z tego kanału, no i właśnie do tych 5000. Natomiast jeżeli dynamicznie wybijemy tutaj ten ruch, no to będziemy mieli tylko na razie trójkę i będziemy mogli oczekiwać zejścia do 4550. Jeśli chodzi o ostatni z naszych indeksów, a więc SWIG, no tutaj mamy kolejną białą świecę. Widać wyraźnie, zmierzamy w celu dotknięcia, zaatakowania tego stycznia, nie styczniowego, tylko szczytu z 2021 roku. Rozwijając to w ujęcie dzienne, no to widzimy, że jesteśmy też tutaj gdzieś. No, może być właśnie ten ostatni dryg do góry, bo tutaj, no, tak jak pokazywałem, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i jesteśmy w piątej. No i tutaj też, no albo mamy teraz pierwsza, jakaś druga pędząca, czy rozbicie na pierwsza, druga, pierwsza, druga, ale jest to ryzyko, że mamy też już pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze piąta. W każdym razie dalszy ruch wzrostowy jak najbardziej tutaj jest podstawowym scenariuszem, a jedynie tyle, no że no wiadomo, no po takich dużych trendach no to zawsze już jest coraz większe ryzyko, zwłaszcza po takich niskich korektach. No i indeksy zachodnie to w tym momencie DAX. Na DAX-ie mamy wysoką białą świecę, która zatrzymała się tutaj na poziomie szczytu z 2021 roku, ale oczywiście został ten szczyt naruszony, tak? Jeśli chodzi zarówno i o cenę zamknięcia, jak i o cenę maksymalną, to został ten szczyt naruszony. W związku z tym, jak gdyby ta droga wyższa w dalszym kierunku jest otwarta, no i tutaj możemy zobaczyć, że jakieś taka nałożenie się pewnych wariantów to mamy poprzez kanał i zniesienie zewnętrzne w okolicach 17 500 punktów, natomiast cały tutaj taki duży kanał wypada na 1800, na 18 700. Zagrożeniem, dlatego tutaj może teraz przejdę na wykres dzienny, jest fakt, o którym już niejednokrotnie wspominałem, że no wygląda nam tu na to, znaczy ja tak odczytuję, że mieliśmy pierwszą, drugą, mieliśmy trzecią, mieliśmy teraz jakąś czwartą pędzącą tutaj i jesteśmy w piątej. W tej piątej mamy też pierwsza, druga, no i jesteśmy w trzeciej. W tej trzeciej też pierwsza, druga, trzecia. Czyli tutaj oczywiście dalszy wzrost jak najbardziej, ale te poziomy, na przykład górnego ograniczenia 18 500, no wydają mi się ciężkie, ciężkie do zrealizowania. No i pamiętajmy jeszcze o jeden tutaj element, zwrócę uwagę, co prawda nie jest to taki dokładny, ale też jest już, mamy trzy luki. Pierwsza luka, druga luka, trzecia luka, tak? Także to też jest taki element, który może świadczyć na no powolne, że tak powiem, wygasanie, wykończenie tego co najmniej impulsu tutaj. No i teraz oczywiście w tym dłuższym terminie, no
grozi nam tutaj ryzyko zejścia do jako robienia korekty, ale tak jak no, na razie wykres pokazuje, że powinniśmy podstawowy scenariusz zakładać, że idziemy dalej w górę. Pierwsze jakieś obawy będzie, no jeżeli coś tu się ukształtuje i to ukształtowanie, no to też jak widzimy jest dość dużo miejsca, bo tak naprawdę no to co najmniej wybicie tutaj tej czarnej świecy, czyli poziomu 15 755, to powinniśmy co najmniej zrobić w pierwszym, żeby móc mówić o zmianie tej tutaj tendencji, tego trendu wzrostowego. Także tak jak również na naszym rynku podstawowy scenariusz zakłada dalszy rok wzrostu w górę. No natomiast są te elementy, które niosą za sobą pewne ryzyko. No i na koniec S&P. Tu na S&P mamy też białą świecę, jednak ona nie uczyniła na razie nic. Ona doszła tutaj do tej strefy oporu. Zrównała się, aczkolwiek delikatnie naruszając ten szczyt tutaj z, w tym przypadku z lutego, znaczy mówię w tym przypadku z lutego, bo patrzymy na wykres tygodniowy, ale też z początku tego roku jesteśmy na równi, no ale jest duże prawdopodobieństwo, że jednak rynek będzie chciał no, skutecznie i definitywnie wybić i pójść dalej. Najpierw w kierunku 4300, gdzie mamy też wyraźną strefę oporu. Tak, tutaj zobaczmy, jest wyraźna strefa oporu. A jak widzimy poprzez kanał, poprzez układ zniesień i poprzez również strefy, no otwarta ta droga jest w kierunku 4500 punktów. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj też widzimy, że mamy coś w rodzaju jak gdyby utworzonej tutaj takiej korekty pędzącej i w związku z tym no najprawdopodobniej rozpoczęła się tu fala trzecia tego swingu od tego miejsca, tutaj od tego dołka, czyli mamy pierwszą, mamy drugą pędzącą i mamy teraz jak gdyby trzecią i w tej trzeciej mamy pierwszą, drugą, jesteśmy trzecią i tu patrząc na ten wykres, jeśli chodzi o S&P, to bez problemu, można by było powiedzieć, rynek mógłby myśleć o osiąganiu tutaj tych stref w okolicach 4500 punktów, tym niemniej jednak na 4300 no mamy jakiś taki wyraźny, silny opór, jest to zarówno zniesienie 61,8%, no i tutaj ta strefa oporu, a więc tutaj w tych okolicach 4300, do których myślę, że bezproblemowo powinniśmy dać, że to jest właściwie takie, no nie ma, na giełdzie nie ma nic pewnego, ale chciałoby się powiedzieć prawie, że na bank, no to ten poziom osiągnięty 4300, no to to jest kwestia jakiegoś niedługiego czasu. No i tutaj będzie ważne, no bo jeżeli ukształtuje nam się tutaj jakieś podejście, korekta, podejście, no to będziemy mieli wtedy pełen impuls i może nastąpić już odwrócenie tu. Ale tak jak powiedziałem, no jest tutaj ta przestrzeń realna do wykorzystania w nie tak długim czasie do wzrostu 4500. To, co najbardziej może zadziwiać, to znaczy, że może nie tyle zadziwiać, ale co daje do myślenia, no to albo właśnie czekamy na jakieś optymistyczne wieści, które, no nie wiem, bo mi się wydaje, że trudno sobie wyobrazić, że no, dojdzie do tego tak zwanego technicznego bankructwa w Stanach Zjednoczonych i tam coś tam łoją się, łoją, ale coś tam, że tak powiem, uzbroją i czy na tej bazie będzie można zrobić jakąś euforię? Pewno, zawsze można, ale bo do czego zdążam? No chodzi mi o to, że patrząc na indeks DAX, który jest na wykresie na szczycie, jesteśmy na wykresie na szczycie, to no, my patrzymy, S&P jest w połowie tego ruchu. I tutaj no daleko mu do szczytu, no i to jest takie trochę niepokojące moim zdaniem, więc no nie wiem czy aż na tej bazie właśnie wyjścia z tego, nazwijmy to w cudzysłowie, kryzysu, no mogłaby się ukształtować, pewno jak najbardziej mogłaby się ukształtować i nawet rynek technicznie byłby też przygotowany, bo mamy falę pierwszą, mamy falę jakąś taką, taki układ fali drugiej, teraz tutaj może się rozpoczynać duża fala trzecia, no i ona spokojnie z palcem w nosie, że tak powiem, nadgoni, tak, i dojdzie do tych szczytów, więc to gdzieś tam z tyłu głowy jak najbardziej jest, no ale zobaczymy to, co będzie się działo, jak będzie to wyglądało, bo to też nie jest powiedziane, nawet jeżeli mogłaby iść w kierunku i szczytu, no to
to też musi być najpierw, też może nastąpić pierwszy impuls, znowu korekta i to może się rozciągać w czasie. Tym niemniej tu również na tym indeksie, no, to co widzimy wskazuje na pójście w górę, to jako bazowy scenariusz. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.